Dzień dobry i dobry wieczór. Chyba jednak z tym się nie da. Zresztą wiedzą Państwo, że wcale niekoniecznie trzeba tego używać. To przejaw nadmiernej już ostrożności. Ale tak czy inaczej, dzień dobry i dobry wieczór w wycinkach prasowych. Czyli znowu, czy warto czytać tygodniki opinii i czy sprawdzają się nam na czas wielkiego kryzysu? O tym za chwilę. Jak powiedziałem, maska jednak nie jest niezbędna nie tylko przy czytaniu gazet i tygodników, tak naprawdę chyba w ogóle jest zbędna, no z wyjątkiem jakichś sytuacji nadzwyczajnych albo że sami siejemy tym wirusem. Co w tygodnikach? Tak naprawdę najpierw pierwsza uwaga. Taki kryzys, którym niewątpliwie jest pandemia koronawirusa, jest też wielkim sprawdzianem dla tradycyjnych i nietradycyjnych mediów. Co mogą media społecznościowe, to już niestety trochę wiemy. Mówię niestety, dlatego że one są potwornie nierówne i że ciągle nie potrafimy dobierać przede wszystkim wiarygodnych źródeł informacji, a uwielbiamy rozpowszechniać fejki, szczególnie kiedy nas straszą albo wygadują bzdury. Ale o tym pisuję dość często na Facebooku, na swoim wallu, więc tu jednak skoncentruję się na 4 papierowych polskich tygodnikach. Zacznę tradycyjnie od mojego ukochanego Wprostu, który doszedł do wniosku, że najważniejszym newsem nie jest koronawirus, tylko fakt, że tenże Wprost przyznał jakiś tytuł, nie wiem, kobiety roku, człowieka roku, nie wiem, pani Georgette Mosbacher, czyli amerykański ambasador w Polsce. I szczerze powiem, można się zeżygać od tego lukru. Na 12 w sumie stronach w tygodniku zajmuje się tym, jaka to jest wspaniała kobieta i jakie Stany Zjednoczone pod wodzą prezydenta Trumpa są fantastycznym krajem i jak Polska na tym skorzysta. Muszę powiedzieć, że poziom lizusostwa Wprostu jednak ciągle mnie zaskakuje, choć wydawało mi się, że już niewiele mnie zaskoczy. Ale a jakże we Wproście jest też o koronawirusie i to jest taki sposób pisania, który mnie trochę bawi, a trochę przygnębia, bo już w kolejnym tygodniu jednak informowania przez wszystkich wszędzie o tym, co to jest koronawirus i jak sobie z nim radzić. Tu dostajemy porcję takich rad, co należy robić, takich, że mamy włączyć myślenie, że mamy nie być samolubni, czy też wreszcie najważniejsza rada, zmień się na lepsze. No fantastycznie. Gdyby nie tygodniki opinii, przecież nigdy w życiu byśmy na to nie wpadli, ale jest też 12 sposobów na ochronę przed koronawirusem i to też są rady niesłychanie odkrywcze, bo też do tej pory nikt o tym nie napisał. Omijaj skupiska ludzi, nie wychodź podczas kwarantanny, bo jak wiadomo kwarantanna czasem polega na tym, że wychodzi się bez przerwy, prawda? Albo myj ręce, nie dotykaj dłonią klamek, daruj sobie podróże do miejsc z dużą liczbą zachorowań, wyobrażacie sobie Państwo? No nareszcie się o tym dowiedziałem, oraz też ostatnia rada, ale jakże kluczowa, znajdź każdego dnia powód do uśmiechu. No więc ja mam ten powód dzięki Wprostowi, tym razem bardzo dziękuję redakcji, ale do śmiechu mi w gruncie rzeczy nie jest, tym bardziej kiedy dalej zaglądam do wywiadu z Jarosławem Gowinem. Niedawno też był w tym samym piśmie wywiad z Jarosławem Gowinem, może on ma jakiś abonament na wywiady we Wproście, w których dość tradycyjnie dziennikarze nie spełniają swojej roli. I Jarosław Gowin, bo mowa jest o telewizji publicznej po całej przecież aferze z 2, tak naprawdę 10 miliardami przyznanymi jej z budżetu państwa. I kiedy dziennikarki dzielnie mówią, że TVP w obecnym kształcie gwarantuje pluralizm, znaczy, że tak twierdzą ludzie z Zjednoczonej Prawicy. Gwarantuje pluralizm, bo przekazuje punkt widzenia obozu rządzącego, a inne media skupiają się na optyce obecnej opozycji. I pan premier, wicepremier odpowiada, że w tym jest sporo racji. Tylko że trochę mnie dziwi. To, że pan premier nie zna polskiego prawa, to dość normalne. Gdyby znał, to nie byłby w tym rządzie. A to, że dziennikarki formalnie niezależnego tygodnika nie znają ustawy o mediach publicznych, która wyraźnie mówi, że pluralizm telewizji publicznej nie polega na tym, że będzie mówiła co innego niż mówi TVN, Polsat czy ktokolwiek inny, tylko na tym, że równo reprezentuje wszystkie stanowiska. Więc to, że dziennikarki tego nie wiedzą, jest wstrząsające po prostu. Albo, co gorsza, boją się tego powiedzieć premierowi. Być może przeżyłby jakiś szok. Ale też nie potrafią spuentować czegoś takiego, jak w sytuacji, gdy Gowin mówi, że w Unii Europejskiej toczy się spór o granice ingerencji instytucji unijnych, w tym Trybunału Sprawiedliwości, w kompetencje państw narodowych. Nie, nie toczy się żaden spór. Taki spór toczy tylko Prawo i Sprawiedliwość. I znowu, czy dziennikarki to puentują, albo pytają, na czym polega ten spór, żeby Gowin dał jakiś dowód? Nie, nie pytają. Więc właściwie cóż tu jeszcze więcej można w tym momencie powiedzieć? Szczerze powiem, nie warto poświęcić tych niby tylko... No, 7,90. To będzie 7,90 najgorzej wydane w państwa życiu. Przegląd. Niestety dużo słabszy numer i tak naprawdę w miarę ciekawa, bo takim jednym z nurtów mówienia o koronawirusie są jeszcze rozmowy z psychologami. Tylko że znowu tutaj rozmowa z panią psycholog, dr Nowicką, no, bazuje na tego typu mądrościach, że powinniśmy, pani psycholog informuje nas, że rzetelna informacja jest podstawą. Najlepszym sposobem na radzenie sobie z lękiem jest poszukiwanie prawdziwych i adekwatnych informacji. No, tylko właśnie dowcip na tym polega, że ludzie albo nie chcą, albo nie potrafią odnaleźć prawdziwych i rzetelnych informacji. W związku z tym taka rada jest psu na budę, niestety. I to niestety jest właściwie wszystko, co ja mogę o tym numerze przeglądu powiedzieć, mimo że w ostatnich tygodniach bardzo go wychwalałem. Można kupić, jeżeli ktoś kompletuje, ale niekoniecznie. Zdecydowanie można sobie tym razem oszczędzić. I Newsweek, który znowu w tekście nie jesteśmy gotowi, informuje mnie o czymś, o czym ja świetnie wiem. Myślę, że jednak większość czytelników tygodników opinii to są ludzie, którzy no, co najmniej zaglądają na bieżąco do internetu, na pewno są dość aktywni w mediach społecznościowych, które zasypane są różnymi informacjami. W związku z tym, jeżeli jako czołowy tekst Newsweeka dostaje informację o tym, a właściwie zbiór anegdot, że tu gdzieś w tym szpitalu czegoś nie było, a tutaj nie oddzwonili do kogoś z inspekcji sanitarnej. Tak, to wszystko prawda. Powiem więcej, to jest bardzo smutne, ale na litość boską, nie po to wydaję pieniądze i tracę czas, żeby dowiedzieć się czegoś, co świetnie wiem. Tu jest podstawowy problem tygodników. Dobry tygodnik to nie taki, który nam mówi, co się zdarzyło, bo my już to wiemy. Pamiętajmy, tygodniki opinii czyta głównie jednak dość wyrobiony czytelnik, a nie ktoś, kto przypadkiem przez miesiąc albo kwartał nie miał dostępu do informacji. Tak? W związku z tym tygodnik tak naprawdę musi antycypować to, co się dopiero zdarzy. Albo znajdować takie aspekty wydarzeń bieżących, nawet tych już przeszłych, które nie zostały dostatecznie dobrze zanalizowane, ujęte, opowiedziane przez media codzienne i przez media społecznościowe. A z tym jest właśnie fatalnie, bo kolejny materiał w Newsweeku, na który się ucieszyłem, rozmowa z Markiem Belką o tym, jak sobie kapitalizm poradzi ze skutkami koronawirusa. Przy całym moim szacunku dla Marka Belki nie dowiedziałem się niczego. To znaczy, ja nie jestem ekonomistą, nie studiowałem ekonomii, czasem ją tylko lizałem jako redaktor. Równie dobrze Newsweek ze mną mógłby zrobić taki wywiad i tyle samo Państwo by się dowiedzieli na temat tego, czym się dla gospodarki światowej i dla gospodarki polskiej skończy koronawirus. Słabo. Natomiast owszem, bardzo porządnie zrobiona rozmowa z Szymonem Hołownią, jak rozumiem pierwsza z serii rozmów z kandydatami na prezydenta, ale też tę rozmowę przeprowadzało równocześnie raz, dwa, trzy, czterech dziennikarzy, w tym redaktor naczelny. Może ich zbiorowa mądrość tak sprawiła, że mamy rzeczywiście rozmowę solidnie trzepiącą kandydata, wypytującą go dokładnie o wszystko, co potrzeba. Inna sprawa, czy dziś, w sytuacji, kiedy właściwie nie wiemy, co z wyborami, akurat nawet porządnie zrobione rozmowy z kandydatami mają jakiś sens, bo w gruncie rzeczy poglądy kandydatów na ogół już znamy. Newsweeka czytają prawdopodobnie ci, którzy nie będą jednak głosować na Dudę, tylko na któregoś z kandydatów opozycyjnych. Czy dla nich w tej rozmowie znajduje się coś nowego, co by ich zaskoczyło, co by pozwoliło im zmienić pogląd na plus albo na minus? Nie, niestety nie ma. Co dalej w Newsweeku? No cóż, właściwie zbiór właśnie takich różnych tekstów. O, może tekst o respiratorach. To jest przynajmniej coś nowego. Ciągle słyszymy, że nie ma, brakuje, będą, w jednym kraju jest dużo, w innym kraju jest mało, nie wiemy jak u nas, rząd coś obiecuje i tak dalej. A tu przynajmniej dowiadujemy się właściwie, co to jest za bestia ten respirator, do czego służy. I to nie są wcale optymistyczne informacje, bo niezależnie od liczby stosunkowo dużej respiratorów w Polsce, część z nich jest na stałe zajęta i obsługuje ludzi ciężko chorych z innych powodów niż koronawirus. I nie bardzo jest tak, że można raptem ich odłączyć od tego, bo oni po prostu umrą. A w dodatku te respiratory dobrej klasy są respiratorami potwornie skomplikowanymi, do których obsługi są potrzebni wybitni fachowcy. Nie jest tak, że ja albo ktoś z Państwa może wziąć sobie taki respirator, tak jak wiszą jakieś aparaty do stymulacji serca na stacjach metra w Warszawie na przykład i według prostej instrukcji kroku raz, dwa, trzy obsłużyć ten respirator. Nie. Być może gdybyśmy nawet kupili więcej respiratorów, to po prostu nie będzie miał ich kto obsługiwać, a to problem. Natomiast mam problem z Newsweekiem, który już mi się zbierał czas jakiś temu i tak milczałem, bo myślałem, że może to zniknie. Otóż tam się pojawiło coś takiego nowego jako stała forma dziennikarska? Nie wiem. Otóż pod hasłem społeczeństwo, czyli brzmi to jak normalny dział tygodnika, mamy na przykład taki tekst o tym, że Polacy zatrudnieni etatowo dostają też różne świadczenia pozapłacowe. No pewnie Państwo o tym słyszeli albo sami padli ofiarą tych świadczeń pozapłacowych. I to jest taki tekst o tym ilustrowany jeszcze kartą podarunkową Sodexo, bo cóż się okazuje? Ten krótki tekst jest po prostu rodzajem reklamy firmy Sodexo, ale nie jest sprzedany jako reklama. Co gorzej, na górnej belce na stronie mamy napisane, że to jest prezentacja partnera. Ja szanuję firmę Sodexo, nie mam nic do jej działania, ale nie rozumiem, jak prywatna firma może być partnerem redakcji w czymś. Ja rozumiem, że może zafundować redakcji, nie zafundować, tylko właściciel redakcji, czyli Axel Springer, da redaktorom i dziennikarzom Newsweeka, da możliwość korzystania z dobrodziejstw karty podarunkowej Sodexo, ale nie bardzo rozumiem, na jakiej zasadzie jako normalny dziennikarski tekst idzie regularna kryptoreklama, a prywatna firma kapitalistyczna jest prezentowana jako partner redakcji, nie Axela Springera, redakcji. To jest niemożliwe. Znaczy w cywilizowanym świecie takie zjawiska nie mają prawa występować, a tu występują i nie ograniczają się wcale tylko do tego Sodexo, bo w poprzednich numerach były jakieś inne firmy, które też były partnerami, jakaś kancelaria prawna, jakieś różne inne biznesowe przedsięwzięcia. Jeżeli dziennikarze, redaktorzy i właściciele mediów nie zrozumieją tego, że to zachwiewa zaufanie do całej reszty informacji w numerze. Jeżeli nie wiemy, jeżeli widzimy, że tutaj się zaciera granica między dziennikarstwem a reklamą, to jak mamy uwierzyć, że w innych sprawach redakcja jest niezależna? Przeraża mnie, że w Polsce coraz częściej takie zjawisko występuje, bo Newsweek nie jest tu ani pierwszy, ani niestety obawiam się ostatni. Zresztą nawet w tym samym numerze jeszcze mamy kolejnych dziwnych partnerów, choć tutaj akurat nie tak nazwanych, jak raptem mamy tekst o tym, że Polacy chętnie sięgają po gotowe dania. Nie wiem, może sięgają, ale dziwnym trafem obok stoją reklamy takich właśnie gotowych dań. A chwilkę dalej mamy o tym, że lubimy mintaja, śledzia i makrele. I to jest jako tekst redakcyjny również. A obok, no proszę, co za zaskoczenie, reklamuje się Northfish ze swoimi produktami właśnie w postaci mintaja, śledzia i makreli. Źle się bawicie, koledzy. Bardzo źle się bawicie. I tyle właściwie o Newsweeku. No i tradycyjnie na końcu polityka, w której nie jest też tak, żeby było za wiele do polecenia, Ale są tutaj dwie bardzo istotne rzeczy, których brakuje mi gdzie indziej. Otóż przede wszystkim Joanna Solska próbuje ustalić jakieś fakty dotyczące tego, co koronawirus jako zjawisko już nie medyczne, ale społeczne zmienia w naszym życiu prywatnym, w gospodarce, w relacjach społecznych. Potwornie ważne. To jest naprawdę kluczowa rzecz, która przed nami stoi. Oczywiście my jeszcze bardzo mało wiemy, nie wiemy jak długo to potrwa, ale jeżeli nie zaczniemy już w tej chwili tego analizować, to potem będzie za późno. I to jest właśnie taki tekst, którym przypomina sytuację firm prywatnych, sytuację osób zatrudnionych nie na etatach i tak dalej, rzetelna robota dobrej dziennikarki ekonomicznej i bardzo dobry, jeszcze nie wniosek, ale materiał do wyciągania jakichś wniosków, co się zmieni, bo na pewno się zmieni w naszej rzeczywistości, w naszym życiu prywatnym, w związku nawet wtedy, kiedy koronawirus już zostanie opanowany. To życie nasze może zmienić się drastycznie, proszę Państwa. A takie mam wrażenie, jakby właśnie inne tygodniki w ogóle tego nie dostrzegały. Jakby zajmowały się tylko tym, co dziś, a właściwie co gorsza. Tym, co 3 dni temu, tym, co tydzień temu. A to ja za to dziękuję. Ja chcę wiedzieć, co ze mną będzie za tydzień, za miesiąc albo za rok. I również poniekąd czymś takim zajmuje się też Mariusz Janicki, z którym ja często, nie znając go, jako publicystą dość liberalnym i takim zwolennikiem wyraźnym Platformy Obywatelskiej się nie zgadzam, ale uznaję, że jest to zawodowy publicysta, niewątpliwie, który coś zaczyna dostrzegać. Otóż dostrzegł, że sukces Jarosława Kaczyńskiego wciąż polega na skutecznym spakietowaniu prospołeczności i rozmachu, wzmocnionych gigantyczną propagandą z jego własnym modelem osobistej władzy. Ma powstać wrażenie, że trzeciej opcji nie ma. Albo jest zimny liberalizm, liberalny chów połączony z obroną elitarnych, teoretycznych procedur, albo gorący, wspólnotowy etos, gdzie wszystko jest możliwe, dopuszczalne, wręcz konieczne, co widać także teraz, kiedy zaatakował wirus. Doktryna Kaczyńskiego zakłada, że 500+, ale także walka z wirusem wymagały tego, co robi się z sądownictwem, mediami publicznymi, służbą, prokuraturą, Unią Europejską, polityką historyczną. No właśnie, to bardzo jest ciekawa teza i ja się z nią właściwie zgadzam. I zgadzam się, że to Jarosław Kaczyński też właśnie gra na to, że istnieje tylko albo, że właśnie albo liberalizm, albo jego opcja. Tyle tylko, że jak rozumiem, Janicki po raz pierwszy zauważa, że ta dychotomia jest bardzo niebezpieczna dla polskiego życia politycznego. I jeżeli się tej dwoistości, tej strasznej alternatywy nie rozbije, to będziemy skazani na rządy PiS-u bardzo długo, ale też wielki szacunek, że Mariusz Janicki do tego dochodzi. Też jako jedyny właściwie niestety w tych tygodnikach, zauważając, że właściwie opozycja nam znikła. Znikła zupełnie i to jest dość przerażające, a jak Janicki puentuje, może to jest właściwy czas na kreatywne akcje społeczne, samopomocowe, niezwiązane już z wyborami, które mogą być odroczone do jesieni. Opozycja nie uniknie pokazania wizji, pomysłu na nowe zorganizowanie społeczeństwa, który idzie dalej niż dzisiejsze wyobrażenia rządzących, ale też przekracza sztywne ramy klasycznego liberalizmu. No, jeżeli Mariusz Janicki, twardy, chyba neoliberał wręcz, powiedziałbym, dochodzi do takich wniosków, to we mnie pojawia się maleńka nutka optymizmu. Są tylko jeszcze 2 problemy na koniec. Żeby po pierwsze politycy i opozycja usłyszeli ten jego głos, oraz żeby media też się tym zajęły, a nie zajmowały się tym, co wtórne, mało ciekawe, albo co powtarza wszystkie dotychczasowe komunikaty, czego sobie Państwu życzę.